Drużyny A, B oraz C konkurują w przeciąganiu liny. Każda z drużyn przywiązała linę do metalowego krążka, który następnie próbują przeciągnąć do swojej strefy. Strefy drużyn pokazano na rysunku poniżej, czyli zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda tutaj. Czyli tak, mamy trzy drużyny A, B, C. No i tutaj one ciągną ten krążek za pomocą lin. No i każda ma tutaj swoją strefę. No i chodzi o to pewnie, że wygrywa ta, która wciągnie pozostałe drużyny do swojej strefy. Pewnie musi wyciągnąć za ten krążek, za to białe pole. Prawda? Wtedy w tym obszarze ta drużyna zwycięża. No i teraz mamy tak, co mamy? Mamy podane wartości sił, z jakimi ciągną poszczególne drużyny i ich kierunki. Prawda? To zaraz, za chwilę się temu przyjrzymy. Wiemy, że siły podane są w kilonewtonach i mamy odpowiedzieć na następujące pytania. Która drużyna zwycięży? Tu mamy do wyboru jedną z trzech możliwości, ABC. Potem mamy powiedzieć, ile wynosi wartość siły wypadkowej działającej na krążek i tutaj zaokrągli swoją odpowiedź do pierwszego, czyli z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a następnie w jakim kierunku przeciągany jest krążek. Załóż, że 0 radianów to kierunek w prawo, czyli pewnie tutaj mamy oś x-ów, no i mamy podać kąt, w jakim ten krążek będzie przeciągany, no liczony właśnie od tej osi x-ów w tą stronę. I zaokrągli swoją odpowiedź do dwóch miejsc po przecinku. Twoja odpowiedź powinna mieścić się w przedziale 0,2π. Tak? Czyli mamy podać ten kąt w mierze łukowej. No dobrze, więc ja skopiowałem to zadanie do notatnika swojego. Tutaj tam je rozwiążemy, a potem sprawdzimy sobie odpowiedź. Czyli tak, no popatrzmy. Drużyna A ciągnie z wektorem siły A 4i plus 0j. Otóż i i j to są takie oznaczenia wersorów, czyli wektorów jednostkowych, i to jest w kierunku osi x-ów, a j w kierunku osi y-ów. No więc oś x-ów widać jest w kierunku w prawo, tak jak może narysujmy teraz ten układ współrzędnych, który tutaj mamy, czyli prawda, układ współrzędnych jest taki, że to jest x, no a y jest tutaj, tak standardowo położony. I teraz drużyna A ciągnie właśnie w kierunku osi x, no bo składowa w y jest 0. Drużyna B tutaj, minus 2, 4 i drużyna C tutaj. No i te siły są podane w kilonewtonach. No i tu mamy, tak jak już mówiłem, mamy odpowiedzieć na te pytania. Więc co? No więc jak ta gra przebiega? No właśnie, wydaje się, że teraz tak, musimy obliczyć siłę wypadkową, która działa na ten krążek, a następnie kąt, jaki ta siła wypadkowa tworzy z osią x-ów, żeby zobaczyć, w którą stronę ten krążek, w czyim obszarze on się będzie przesuwał. Prawda? Jak będziemy znali kąt, to będziemy wiedzieli, w czyim obszarze ten krążek się przesuwa. No to jest taka, ta gra jest pewnie dużo bardziej dynamiczna, bo oni mogą zmieniać kierunek, więc w razie czego, jak ten krążek się przesuwa, no to te drużyny mogą zmienić kierunek ciągnięcia, więc to jest taki bardzo uproszczony model tej konkurencji prawdopodobnie. No dobrze, ale mamy taki model, więc nim się zajmiemy. No więc siła wypadkowa. Co to jest siła wypadkowa? No trzeba dodać te wektory, czyli A, siła z jaką ciągnie drużyna A, do tego trzeba dodać wektor no B, wektor z jakim ciągnie drużyna B, no i do tego trzeba dodać wektor z jakim siłę, z jaką ciągnie drużyna C. Czyli trzeba obliczyć sumę tych trzech wektorów, to może policzmy. Czyli to jest A, to jest 4i, no, plus 0j to nie będę już pisał. Potem jest drużyna B, to jest minus 2i plus 4j. Tak, i mamy drużynę C, to ma minus 3i i co jest minus 3j. No dobrze, to możemy obliczyć sumę tych wszystkich trzech sił, więc tak, składowa w kierunku i to ma jest 4, minus 2, minus 3, tak? Czyli minus 1, czyli to jest minus i, a składowa w kierunku j jest 4 minus 3, czyli plus j. Tak? O.
No to co to jest? To jest taki wektor, czyli ta wypadkowa, prawda, siła, może ją tutaj zaznaczmy na czerwono, to jest taki, prawda, składowa w kierunku x, współrzędna x jest minus 1, a y 1, prawda, czyli to jest jakieś coś takiego, prawda, o, no i tu jest powiedzmy 1, 1, to jest wypadkowa, czyli, no, czyli co, czyli widzimy, że wypadkowa siła jest, działa tutaj w obszar, czyli ten krążek jest wciągany w obszar drużyny B, tak, czyli jeżeli zachowamy tę statyczną sytuację, no to drużyna B wygra tę konkurencję, no bo wciągnie wreszcie tutaj, przeciągnie ten krążek tutaj do tego obszaru, prawda, czyli wygra. Teraz tak, to jest, wiemy, potem ile wynosi wartość siły wypadkowej, czyli wartość siły, czyli długość tego wektora, prawda? Czyli to jest wektor, czyli długość tego wektora, może wypadkowy, nazwiemy go jakąś literką W może, to jest siła wypadkowa, no i jego długość, to jest to pierwiastek z sumy kwadratów współrzędnych, czyli minus 1 do kwadratu plus 1 do kwadratu, no czyli to jest pierwiastek z 2 kilonewtonów, prawda? Wszystkie te rzeczy były podane w kilonewtonach, czyli to jest pierwiastek z 2 i mamy z dokładnością do pierwszego miejsca. No to wiemy, że pierwiastek z 2 to jest tam 1,40, między 1,41 a 1,42, czyli z dokładnością do jednego miejsca to jest 1,4, czyli 1,4 kilonewtona. No i teraz kąt, prawda? Jaki to jest kąt? To może narysujmy sobie jeszcze ten wektor tutaj na układ współrzędnych, taki jeszcze 1, x, y, 1, 1. No i ta siła wypadkowa to jest tutaj, prawda? Ma współrzędne minus 1, 1, czyli to jest taki wektor. No to jaki to jest kąt? No, no tu mamy trójkąt prostokątny, prawda, który ma równe przy prostokątne, czyli tu jest kąt 45 stopni. Znaczy ten kąt to jest 45 stopni, no to ten też jest 45. 45 stopni to w mierze łukowej to jest pi czwartych. Prawda? Czyli skoro tu jest pi czwartych, to tutaj też jest pi czwartych, no bo to jest kwadrat, prawda? Tutaj mamy kwadrat, czyli tu jest pi czwartych, a tu jest 90, czyli pi drugich. Czyli ten nasz kąt to jest pi czwartych plus pi drugich. Czyli to jest 3 pi przez 4 radianów. No dobrze, to co? To teraz mamy to podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czyli potrzebujemy kalkulatora. Czy tu mamy pi? Mamy pi, dobrze. I co? Razy 3 podzielić przez 3 czwarte, tak? Podzielić przez 4. Czyli to jest 2,36, tak? Z doku 2,35 i 6, czyli 2,36. 2,36 radiana. Czyli tu jest 2,36. No dobrze, czyli możemy sprawdzić, czyli mamy drużyna B, 1,4, 2,36. Drużyna B, potem mamy 1,4 kN i kąt jest 2,36 radianów. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.